Uwaga, uwaga! Mam dla Państwa... Uwaga, uwaga! Mam dla Państwa bardzo ważne ogłoszenie. Jak to? Nowe sezony Sadzonkersów nadchodzą! Cześć, tu Pomarańczowy Kruk. Las, drzewa i szczęśliwe życie. sadzonkersi.pl. A tutaj jest mój megafon z papieru. Dobra, odłożę. Pyk! Megafonik odłożony. I teraz można normalnie porozmawiać. Słuchajcie, akurat zacząłem nagrywać i właśnie zaczynam krzyczeć, że mam dla Państwa bardzo ważną informację, a tu akurat ktoś idzie. Śmiesznie było. Nowe sezony Sadzonkersów nadchodzą. Bardzo ważna informacja. To jest ostatni odcinek z sezonu pierwszego. Będę tutaj leciutko podsumowywać i kreślić plany na przyszłość. A jeśli chodzi o kolejne sezony, przyszły rok, planuję, że sezon drugi to będą nagrywki z Niemiec, Szwecji i Finlandii. W trochę innym stylu oczywiście niż w poprzednim sezonie, niż w tym. Seria musi się rozwijać, widzowie muszą mieć nowe bodźce, nowe rzeczy do obserwowania, do oglądania. Także biorę to pod uwagę. Też napiszcie, co chcielibyście dokładnie o sadzeniu, czego chcielibyście się dowiedzieć jeszcze. Bo rozumiem, że wszystkie te 5 filmików i ten 5 filmików to już obejrzeliście, tak? A ten oglądacie. Prośba o zalajkowanie wszystkich i skomentowanie przynajmniej jednego. To bardzo pomoże w rozpropagowaniu tej serii. Jeżeli macie jakiegoś znajomego, znajomą, którzy uważacie, że mogą być zainteresowani, to podeślijcie im ten filmik albo stronę sadzonkersi.pl. Będę wdzięczny. Także w drugim sezonie będzie się działo, a trzeci to będzie Finlandia i Niemcy, druga część roku, tak? Także pierwsze odcinki drugiego sezonu spodziewajcie się przełom lutego-marca, a pierwsze odcinki trzeciego sezonu powiedzmy końcówka sierpnia. O, tak to wygląda. Tak to wygląda. Przejdźmy do podsumowania. Przejdźmy do podsumowania tego sezonu Sadzonkersów. No słuchajcie, Finlandia i Norwegia. Ćwierć miliona sadzonek w 3 tygodnie tyle posadziliśmy. Myślę, że jakbyśmy zostali w tej Finlandii tą ekipą, to byłoby proporcjonalnie, tak? 2 miesiące, czyli to jest 2 miesiące, to powiedzmy 9 tygodni, czyli 3 razy więcej. Wyobrażacie sobie 750 tysięcy drzewek. Wow! No i tak będzie w przyszłym roku, myślę. Bo tutaj właśnie moja firma macierzysta, do której wracam jednak. Tak, będę nadal tam współpracował i mówią, że tak, już kontrakty w tym sezonie będą zapewnione. Będzie się działo. No i co? Podsumowanie. No. W Norwegii pracowałem 1,5 miesiąca. To było pół na pół. Z tego 1,5 miesiąca sadzenie drzewek i czyszczenie lasów. Zobaczcie, też zdarzyły się takie 3 dni. W tej chwili, kiedy nagrywam ten filmik, to jest 20 dzień listopada, jestem w Łodzi. A 30 października tak wyglądała Norwegia i pracowaliśmy 3 dni w takim śniegu przy czyszczeniu lasów. Po kostki, czasem po kolana ten śnieg był. No i akurat w zimnych warunkach to się czuje dobrze, więc to dla mnie nie problem. Ale ten śnieg później stopniał, natomiast ja już wróciłem do Polski i będę sadzić. Zawsze w ogóle z tym czyszczeniem lasów to było tak śmiesznie, że jak zaczynałem przygodę swoją w leśnictwie, to ja chciałem od początku sadzić i cały czas było, że z jakichś powodów nie mogłem. I tak, zacząłem od czyszczenia lasów i później znowu chciałem sadzić, znowu czyściłem, nie?
A teraz też taka sytuacja była, że w zasadzie no ja jestem nastawiony na sadzenie. Przy czyszczeniu mam mniejsze doświadczenie. Też jakby przekonałem się do tej pracy, że kiedyś miałem takie wrażenie, o nie, ja tu wycinać będę drzewka, nie, i tak dalej, tak dziwnie mi było, ale już traktuję to jako przemysł leśny i jedno i drugie kreacja i destrukcja, że tak powiem, czyli sadzenie i wycinanie, chociaż no, nie do końca taka destrukcja, bo właśnie robi się to po coś, tak, po to, żeby te drzewa inne rosły. Ale życie po raz kolejny pokazuje mi, że znaczy na początku pokazywało mi, że muszę, nie mogę jeszcze tego sadzenia zacząć, muszę czyszczenia, a teraz mi pokazuje, wróć Kamil do sadzenia i wróć do swojej macierzystej firmy. I tak robię. I widzimy się w przyszłym sezonie. Start w Niemczech. Co tu by jeszcze dodać? W Norwegii fajnie, jeśli chodzi o sadzenie, to cieszę się, że to doświadczenie zdobyłem i inny typ sadzenia, tak jak opowiadałem w odcinku 5, zobaczcie, jeżeli nie widzieliście. No i na pewno to w jakiś sposób też wzmocni moje sadzenie w Finlandii, nie? Ale tam, tak, w Finlandii najmocniej się czuję i myślę, że to jest taki rodzaj właśnie sadzenia i wysiłku, który jest bardzo dopasowany do mnie, nie? Więc jakby to preferuję i no, czekam na tą Finlandię. Niemcy, Szwecja, okej, okay, też zobaczycie, jaka to jest specyfika. Już przy tym sadzeniu w Szwecji ja muszę jeszcze troszeczkę się podszkolić, żeby na tym ciulu, na tej łopacie, powiedzmy, jeszcze lepsze wyniki robić. No bo w Finlandii robią bardzo dobre wyniki, a w Szwecji powiedziałbym średnie jeszcze, nie? Wszystko jest rozwojowe. Zbieram doświadczenie i tym doświadczeniem się z Wami dzielę. To jest taki proces nauki. Jestem otwarty na dalszą naukę i jestem otwarty na dzielenie się moją wiedzą, która będzie się poszerzać z każdym sezonem. Także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na tym kanale i pomożecie w promocji sadzonkersów, bo uważam, że jest to ciekawa aktywność, takie sadzenie drzewek i należy o tym mówić. Także mówmy o tym, rozsławmy sadzonkersów. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Hej!